transport pokładowy, więc już jesteśmy właściwie przekonani, że wybierać za raczej bilety tych zakonikowych nie sprzedamy. No to oznacza, że biletomaty do końca roku pojawią się w każdym autobusie. Jeśli chodzi o tramwaje, to w tej chwili trwa przetarg na ich montaż w każdym ze składów. Jednak mało realne wydaje się, by zostały one przygotowane do tego czasu. Dlatego ZTM zapewnia, że w sytuacjach awaryjnych kierowca będzie posiadał kilka kartonikowych biletów. I zostajmy jeszcze w Warszawie, bo powraca filmowa Stolica Lata. W tym roku w Warszawie filmy w plenerze obejrzycie aż w 23 miejscach. Tradycyjnie pierwszy pokaz odbędzie się na Polu Mokotowskim już 27 czerwca. Łącznie przez całe lato będzie można zobaczyć prawie 200 filmów, mówi Adam Warzyński, producent filmowej Stolicy Lata. Dużo filmów właśnie, hitów, dużo kina akcji, dużo komedii. Także naprawdę jest czym wybierać. Kino samochodowe po raz pierwszy pojawi się na torze wyścigów konnych. W czwartki filmy obejrzymy przy Metrze Słonowiec, a w piątki w Parku Henrykowskim na Białołęce. Po 150 latach orzeł przedni pojawił się w Karkonoszach. To kolejny gatunek porysiu i wilku, który powrócił w ten rejon Polski, mówi zadowolony Artur Pałucki z Karkonoskiego Parku Narodowego. Z punktu widzenia ochrony przyrody jest to niewątpliwie duża atrakcja, podnosi rangę obszaru. Pokazuje, że Karkonosze nadal są w systemie obszarów ważnych i atrakcyjnych dla wielu gatunków. Młody orzeł leciał bardzo nisko, nie dało się go pomylić z innym ptakiem, dodaje Artur Pałucki. Osobnik, który był widziany, nagrany również, zdokumentowany, polował na inny rzadki gatunek, na cietrzewkę. W związku z tym mamy tutaj fantastyczną okazję zobaczenia interakcji pomiędzy różnymi rzadkimi gatunkami. Obecnie w Polsce gniazduje około 30 par